Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie cztery saszetki premium z kolekcji Panini FIFA 365 2019. Dla przypomnienia, tak one wyglądają. Mam tutaj cztery takie sztuki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak byłem u Iwicy, to dostałem od niego, on nie zbiera FIFA, a gdzieś kiedyś dostał w gratisie. No i powiedział, że mam brać na odcinki, więc dzisiaj sobie je otworzymy. Ja oczywiście, moi drodzy, mam już tą kolekcję 2019 zebraną. Nie wiem, jak u Was sytuacja wygląda. Czy macie już komplet, czy coś Wam jeszcze brakuje. No i jaką tutaj trafimy limitkę. Sobie to wszystko zaraz poukładam. Na koniec limitka. Jeżeli chodzi o karty bazowe, to mamy Borja Valero. Nie wiem, czy oglądaliście mecz Interu z Szachtarem. 5-0 Inter wygrał i zameldował się w finale. Będzie grał przeciwko Sevilli. No a dzisiaj mecz Bayernu. Odcinek będzie wrzucony jutro, to już będziemy znać wynik. Wiemy, że w finale zagra Paris Saint-Germain, moi kochani. 3-0 wygrali z Lipskiem. Tak więc moje typy karciane się nie sprawdziły. I to Paris Saint-Germain awansowało. Z Schalke Thilo Kehrer. I właśnie ten zawodnik gra obecnie w zespole Paris Saint-Germain. Grał w wyjściowym składzie wczoraj. Embolo. Kagawa. Jose Sa i Rakitic. No a teraz karty specjalne. Mamy tutaj Club Country, Thiago Silva i Dani Alves. Alves to jest też Paris Saint-Germain, chociaż Dani Alves już nie gra. Następnie mamy Luana, fans favorite. I Cristiano Ronaldo. Nie wiem, czy wiecie, ale nie będzie wyboru złotej piłki dla najlepszego zawodnika, bo Robert Lewandowski miałby bardzo dużą szansę wygrać. Ale podobno ma być wybór najlepszego zawodnika całego roku, więc no, miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski zdobędzie tytuł. No bo jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to ma raczej pewne zwycięstwo jako król strzelców. No i limitką jest Piqué. W Barcelonie zapowiadają się konkretne zmiany. Połowa składu na wylocie. Koeman zaczyna robić swoje porządki. No i patrzcie. Ponownie wpada karta z Paris Saint-Germain. Cavani, Mbappé i Neymar. Cała trójka. Więc tutaj Paris Saint-Germain wpada jak na zawołanie. I mamy limitkę również. Julian Draxler. Paris Saint-Germain. Czyli same dobre karty wpadają. Dalej mamy logo Manchesteru City. No niestety Guardiola znowu nie zrobił tego, co planował. Nie udało się nawet do półfinału awansować. Pavon, Boka. No i jeżeli chodzi o bazówki, to mamy Ariasa, PSV, Alan, Napoli, Fabra, Boka, Byrki, Borussia Dortmund, Bernardeski, Juventus i Navas Real, a Navas teraz Paris Saint-Germain. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Buffon przeszedł 2 albo 3 lata temu z Juventusu do Paris Saint-Germain, bo chciał w końcu wygrać Ligę Mistrzów. 2 sezony pobył, wrócił do Juventusu, no a teraz jego były klub w finale się zameldował. Co za ironia losu, moi drodzy. No i co mamy
kolejnej saszetce. Tym razem Inter, Brozowicz i Perisic. Perisicza nie ma, jest w Bayernie. Dzisiaj pewnie zagra w podstawowym składzie. Limitką jest Blaise Matuidi, Juventus. Z kolejnych kart specjalnych mamy fans favorite Miranda i Impact Singling Mares. Natomiast karty bazowe to mamy ponownie Juliana Draxlera, Paris Saint-Germain, Hani, Spartak, Felipe, Porto, Aguero, Manchester City, Albiol, Napoli i z Interu Karamoch. No i została nam ostatnia saszetka. Praktycznie głównie tutaj Paris Saint-Germain wpada. A co mamy tutaj? Juventus. Juventus też tutaj był. Limitka Matuidi. A tutaj mamy Pjanic, Matuidi i Khedira. Raczej ani jednego z tych zawodników nie będzie w następnym sezonie w Juventusie, bo wiem, że Pjanic przeszedł do Barcelony, Khedira na wylocie, a Matuidi raczej też. Limitka Toni Kroos, Real. Tutaj mamy Porto jako mistrz. Ponownie Porto, Danilo Pereira. I jakie bazóweczki? Ramselaar, PSV. PSV słabo w tym sezonie. Nie wiem, czy czwarte, czy piąte miejsce zajęło. Będzie tylko w Lidze Europy będą grać. Ajax i chyba Alkmaar zajęły tam czołowe miejsca. Callejon, Napoli. Gremio, Alisson. James Rodriguez, Bayern. Bergwijn, PSV. I bramkarz Atletico, Jan Oblak. Czyli patrząc tutaj na te karty specjalne, sobie rozdzielimy bazówki na boczek, to wpadał głównie klub Paris Saint-Germain. Ile tutaj mamy kart? Raz, dwa, trzy z limitką. Czyli finalista Ligi Mistrzów obecnej. Z Juventusu też troszeczkę powpadało. Też trzy. Widzę tutaj karty. Limitka, Ronaldo i trójka tutaj zawodników na karcie. No i dużo też widzę z Porto kart i bazowych. Tutaj mamy dwa razy Porto, dwa razy Inter, dwa razy Manchester City. No i pojedyncze tam sztuki Barcelona, Real. A więc moi drodzy, otworzone cztery saszetki. Jeżeli komuś coś brakuje z tej kolekcji, to napiszcie. Na pewno się tam dogadamy. No i co, to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.